Proszę Państwa, dzisiaj zaczniemy od spraw międzynarodowych, bo rzeczywiście wytworzyła się sytuacja osobliwa. W sobotę Kosowo, które dotychczas było częścią Serbii, ogłosiło niepodległość, znaczy zebrała się tam jakaś grupa, nazwała się parlamentem i proklamowała niepodległość państwa. Dlatego, że Stany Zjednoczone zachęciły tych Kosowiaków do ogłoszenia niepodległości. Wbrew stanowisku Serbii, no to było oczywiste, ale też wbrew stanowisku wielu innych państw. Jako pierwsze państwo Kosowo zostało uznane przez Afganistan. No więc my oczywiście też musimy, jako słynny ormowiec Europy, nie możemy pozostać zbyt daleko w tyle za Afganistanem, który jest najbardziej znanym z demokracji i praworządności państwem świata, to jasne. No i z samodzielności oczywiście. No ale żarty na bok, proszę Państwa, wydaje się, że w ten oto sposób jednak nasze, czy moje podejrzenia o tym, że Stany Zjednoczone całkowicie się wycofują z aktywnej polityki w Europie, okazały się nietrafne. Stany Zjednoczone, przykład Kosowa pokazuje, że Stany Zjednoczone nie wycofują się ze stosowania aktywnej polityki w Europie. Tyle tylko, że ta polityka może nam wyjść bokiem. To jest zupełnie inna sprawa, ale Stany Zjednoczone w swojej polityce europejskiej nie muszą się wcale kierować polskim interesem państwowym. O co chodzi? Otóż wydaje mi się, że popieranie, forsowanie niepodległości Kosowa, co było gołym okiem widoczne, że Stany Zjednoczone to robią, to jest taki pocałunek Almanzora złożony przez Stany Zjednoczone na czole Zjednoczonej Europy. Przypominam, że przed laty przewodniczący Komisji Europejskiej Jakub Delors otwartym tekstem publicznie powiedział, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym i widocznie Stany Zjednoczone wyciągnęły z tego wnioski. I jak wy tak, to my tak. Bo proszę zwrócić uwagę, że ci Kosowiacy, nawet jak w dniu proklamowania niepodległości wymachiwali flagami, to nie wymachiwali flagami Kosowa. Kosowo ma nawet swoją flagę, tylko flagami Albanii. Żadne tam Kosowo. Kosowo samodzielnie nie jest zdolne do egzystencji. Tam nie ma żadnego przemysłu. Utrzymują się z handlu narkotykami i handlu żywym towarem, ale oczywiście no daleko to na tym zajechać nie bardzo można. Jest tam kilka takich rodzin mafijnych, które kręcą młodą demokracją kosowską, ale nieważne. Chodzi o to, że proklamowanie niepodległości Kosowa jest tylko etapem pośrednim w procesie wszczepiania w organizm europejski nowego, dużego państwa muzułmańskiego w postaci Wielkiej Albanii. Stany Zjednoczone najwyraźniej forsują program Wielkiej Albanii, państwa muzułmańskiego. Bardzo możliwe, że Wielka Albania w jakiejś tam perspektywie poszerzy się o Bośnię i Hercegowinę i wtedy rzeczywiście będą problemy. I to jest jeden aspekt tej sprawy. Drugim aspektem tej sprawy jest to, że sposób, w jaki niepodległość Kosowa została przeforsowana, otwiera puszkę Pandory w Europie. I to od razu po tym uderzeniu w stół nożyce się odezwały. Kilka państw europejskich z góry zapowiedziało, że nigdy niepodległości Kosowa nie uzna.